Cześć wszystkim! Z tej strony Atakama na waszych ekranach zupełnie nowa, a zarazem stara seria. Jest to tworzenie postaci w Star Stable, ponieważ bardzo dużo osób prosiło mnie o to, bym stworzyła jednak to nowe konto. Ze względu na to, że nie mogę zmieniać serwera w tym moim głównym, na tym moim głównym koncie i nie mogę robić z wami żadnych rajdów, spotkań, czy nawet na live'ach. Chcielibyście po prostu pograć ze mną, a ja nie mam możliwości takiej. No i jednak powstało to konto. Słuchajcie, to będzie na tej zasadzie, że ja level wbijać będę ogólnie tutaj samodzielnie, chyba że chcecie inaczej. Tak naprawdę to od was wszystko zależy, to wy możecie sobie tutaj wybrać, bo mi to lotto, że tak powiem. Mogę wbijać ten poziom, nie ma problemu. Ja już nie pamiętam tak naprawdę, co tutaj się działo, jak to wszystko wyglądało na początku. Może to być fajny powrót do przeszłości, do prawie sprzed 2 lat, także słuchajcie, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym razem z wami wbijała od czasu do czasu ten poziom, w sensie robiła jakieś tam odcinki, czy raczej wolicie, żebym zrobiła to sama, żebyśmy mogli sobie jeździć po Jorvik już na innych serwerach. Co do zmiany serwerów, na razie nie powiem wam, na jakim jestem serwerze. Powiem wam tylko, że te serwery będą się zmieniały nieregularnie, zależnie od tego, gdzie będę chciała zrobić live'a, na jakim serwerze, ale na pewno żaden serwer nie powinien czuć się tutaj poszkodowany, żadne osóbki z każdego serwera, tak? Z żadnego, przepraszam. Także tak, mam nadzieję, że wam się to podoba. Innej możliwości po prostu nie miałam. Także dobra, nie będę już przedłużać. Słuchajcie, sprawdzę, czy wszystko się nagrywa, aby dobrze, i lecimy z tworzeniem postaci. Okej, no to co, lecimy. Najpierw zaczniemy sobie od postaci. Słuchajcie, wow, ale fajnie to tworzenie teraz wygląda. Okej, dobra, możemy sobie wybrać twarz. Czy ja mogę to przybliżyć? Ojej, dobra. Dobra nasza. Okej, ta wydaje się taka, wiecie, ta twarz taka smutna się wydaje. Dobra, lecimy dalej. Ta taka całkiem. Ten makijaż mi się nie podoba z tym pieprzykiem tutaj. Ojejku, taka bladziutka. Dobra, weźmy taką bladziutką. Bladziutką, przepraszam. Bladziutką czarnowłosą czy blondynkę? Nie, blondynkę. Może rudą? Nie, rudą nie. Weźmy sobie taką, o. Właśnie taką dziewczynkę, wiecie. Co wy na to, żeby ona miała kitki? O, jak słodko, taki pierwszy poziom. Dobra, niech będzie. A to jest ten makijaż. Ojejku, jaka ona jest blada, naprawdę. Nie, podoba mi się to. To albo to, ale to już przesada z tą bladością. Ona ma takie biegi, ojej. Dobra, oczka. Myślałam o tym, żeby one były totalnie niebieskie. Ale nie aż takie. Czekajcie, te oczy są ładne. Te takie w sumie średnie. No te mi się podobają, naprawdę. Dobra, niech ona taka zostanie. Okej, także ona tak wygląda. Na razie nie możemy sobie stroju wybrać. Och nie, teraz wybieramy konia. Możemy go przybliżyć. O nie, startowiec. Oczywiście będę doładować starcoinsy także na tym koncie. Okej, może byśmy sobie wzięli takiego startowca tym razem. Siwo-jabłkowitego. Ten mi się kojarzy ze Ślązakiem, ale nie. Ten ma taki bardziej jakby chropowaty jest taki jakiś. No nie wiem. Ten też jest całkiem spoko, nie? Chociaż ten wygląda najsensowniej.
Ja jestem fanką skarogniadych koni, także wybierzmy tego. Teraz grzywa. Taki blondasek. Ciekawie wygląda, nie? Ale nie, nie róbmy mu tego. O nie! Kurczę. Jakąś taką karą grzywę bym chciała. Zwykłą taką. Myślę, że ta będzie naj. Co wy na to? Co to znaczy? Dobra, no i to by było na tyle. Ja bym skończyła. Tak to wygląda. Teraz spróbujemy imię wylosować. Ale skąd ja mam wiedzieć, że ono jest dostępne? Dobra, kochani, to słuchajcie, ja tutaj porobię wszystko, powypisuję i widzimy się już w grze, także wtedy dopiero zobaczycie, jakie wybrałam imię dla konia i jak ma na imię moja postać. Także do zobaczenia w grze. Okej, kochani, mamy nowo założone konto. Jak widzicie, tutaj gra wprowadza nas do tego. Ja nie będę już tego czytać, dlatego że już to kiedyś czytałam, znam to, wy na pewno też to znacie, także nie owijając, że tak powiem, w bawełnę, wchodzimy do gry. No i słuchajcie, moja nazwa to Lovisa Wolfhunter i nie mam pojęcia, na jakim gram serwerze, nie sprawdzałam tego, także wy możecie sobie sprawdzić, czy dacie radę mnie zaprosić. Wpisałam na ten kod dla nowych graczy i dostałam właśnie Star Coinsy i chyba Star Raidera. Tak, jestem Star Raiderem. Oczywiście Star Raidera będę tutaj doładowywać regularnie, tak jak to miało miejsce wcześniej na moim poprzednim koncie, albo zakupię sobie Lifetime'a i jeszcze nie wiem, zobaczymy. Ale na pewno będę o to konto dbać, tak jak o moje każde. Bo nie lubię tak zostawiać, wiecie, zacząć coś i to po prostu zostawić, ale dziwnie, dziwnie, że nie mogę tam pojechać. Cześć, Justin. Cześć, musisz być Lovisa, jestem Justin. Miło cię poznać, witaj w stajni Murland. Ja i mój ojciec Thomas prowadzimy stajnię, czyż nie jest fantastyczna? Bla, bla, bla. Zrobił wszystko, co w jego mocy, by nas eksmitować i zburzyć stajnię, by mógł zbudować tu blok. Cały czas próbujemy wymyślić coś, aby powstrzymać go, ale on jest bardziej śliski niż węgorz. I tak dalej, wprowadzają nas tu, pokazują nam oczywiście, jak mamy jeździć. Jej, otworzyła się brama. Słuchajcie, pogramy sobie troszeczkę. Pogramy sobie, myślę, tak do czwartego poziomu, do piątego. Resztę zrobię sama, poza nagraniem, żeby móc, już wiecie, tamten most zbuduję i tak dalej. Jeju! Ale to dziwne uczucie. Ten koń jest taki wolny. Nie wiem jeszcze w ogóle, jakiego konia kupię pierwszego. Jak uzbieram tutaj sobie Star Coinsy. Ale zobaczymy. Cześć, jestem Maja. Maja? Ona zawsze się tak nazywała? Okej. Okay. To najlepsze miejsce na wakacje. Jestem właśnie w trakcie pomocy w stajni, by zarobić trochę dodatkowych szylingów i orwik na wydatki. Tak ogólnie to zauważyliście. Jestem właśnie w trakcie pracy na wakacjach, tak? Oh, a mamy zimę. A jeszcze jedno. Zawsze możesz wrócić do stajni, jeśli się zgubisz. Wykonaj tylko wezwany... Tylko wezwanie podwózki i ktoś po ciebie przyjedzie, gdziekolwiek będziesz i pomoże ci wrócić w mgnieniu oka, przepraszam. Cóż, nie wydaje mi się, żeby było teraz coś jeszcze do obejrzenia. Powinnaś się porozmawiać z Jenną Stajną, by dowiedzieć się o tym, jakie rzeczy mają w stajniach Murland. Po prostu kieruj się na południe i zobaczysz ją. Okej, Jenna. Nie wiem, czy to czytać, czy nie, no bo tak naprawdę wiem, co oni mówią, a z drugiej strony już nie pamiętam i miło sobie przypomnieć po 2 latach taki początek gry. Nie wiem, to musicie pisać. Nie, nie mogę skakać. O nie. Dobra, Jenna. Cześć, Lovisa. O, jak dziwnie, dziwne imię, nie ma Lorraine, tylko jak dziwnie, dobra. Czekałam na ciebie. Dobrze, dobrze. Mogę powiedzieć, że ty i Nord Dream stworzyliście zgrany zespół. Wyglądacie, jakbyście się znali od zawsze. Osiągniesz niezwykłe rzeczy. Zapamiętaj moje słowa. Okej. Przeklikamy sobie.
codzienne obowiązki, tak? Ukończ Cavaletti, dobra. To zróbmy to, nie będę też tak szczegółowo się w to wdrążać. Tak jak mówię, wy możecie sobie wybrać na następny odcinek. Dawaj, dawaj, dawaj. Czemu on jest taki wolny? Jakie to dziwne, słuchajcie, jakie to jest dziwne dla mnie. Matko, jemu tak szybko się to zapala. W ogóle nie. Dawaj, 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 nie zwolniaj mi tu. No co, Lovisa, czas zacząć nową przygodę tutaj w Star Stable. Na nowym koncie. Okej, okay, Jana, zrobiłam. To było świetne. Dobra, dobra, super. Dobrze, Lovisa, myślę, że potrzebujesz większego wyzwania. Przepraszam. Cavaletti nie wystarczyło. Za zachodnią bramą stajni jest wybieg klubu jeździeckiego Bobcat Girls. Idź tam i porozmawiaj z Lorettą. Okej. Okay. Czy możesz nawet dołączyć do ich zespołu? O, no jasne. Ten tor tutaj. Myślałam, że już będę miała do wbijania tego. Ja w ogóle biorę sobie wyzwanie, żeby wytrenować startowca do 15 poziomu. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. O, mogę galopować. Nareszcie. W sensie, wiecie, takim szybszym galopem, wyciągniętym. Dobra. Co? Tak, jestem Loretta, a ty? Nie, żeby mnie to interesowało. Lovisa? To twoje imię? Och, dobrze, dobrze, nie lubię cię czytać. Jeszcze tu jesteś? Myślałam, że powiedziałam, żebyś trenowała na wybiegu. Jak to się dzieje, że nie rozumiesz? No chodź już, stań na linii startu. Dobra. O nie, no jakie to... Naprawdę, nie mogę się przyzwyczaić, ale okej, okay, przejdzie mi to. Do 4 poziomu nie wiem, czy damy radę to wytrenować dziś. To, jego, na odcinku. Nie chcę też, żeby on trwał, nie wiadomo ile. Ale tak jak mówię, jeśli macie ochotę, mi się będzie bardzo fajnie na pewno grało na nowo. Jeśli macie ochotę popatrzeć, jak gram, to tak jak mówię, piszcie w komentarzach. Na pewno będą pojawiać się odcinki, jeśli będziecie tego chcieli. Okej, nie było aż tak źle, bla, bla, bla. Cześć, jestem Tan. Loretta pokazała ci, jak się ścigać, a teraz pokażę ci, jak dziewczyny z Bobcats lubią się ścigać naprawdę. To może być trudne dla nowych takich jak ty, ale jedź wolniej. Jeśli potrzebujesz, nie jesteś profesjonalistką tak jak my, ha, byś się zdziwiła, Tan. Nie wydaje mi się, żebyś kiedykolwiek pobiła nasze wyniki. Okej. Okay. Powiedzmy... Aha, ja już mam drugi poziom, tak? Dobra, PD, ojejku, jak to szybko rośnie. Czemu później tak szybko poziom nie rośnie? Chociaż z drugiej strony ten poziom też, no widzicie, 2 lata grania i tak naprawdę nie ma żadnych zadań, także no ciekawie, ciekawie. Teraz będę na nowo sobie tutaj wbijać reputację, jako że u siebie już zrobiłam wszystko. Zostało mi tylko jeszcze łowienie ryb, a tak poza tym mam wszystko, kochani, wszystko. I niestety, co za tym idzie, nudzę się, nudzę się w SSO. Tak to jest właśnie. Szkoda, bo ta gra ma naprawdę ogromny potencjał i szkoda, że te zadania tak rzadko wychodzą. Okej. No i co? No i co? Zobaczcie, jestem 7 na liście. Na pierwszym poziomie, znaczy się na drugim. Okej, to nie było niesamowite, ale nie było źle. Nadal jesteś daleko od naszych najlepszych wyników, ale to normalne. Widzisz, jeśli wydaje ci się to trudne, wolne, czy jakieś... Dzisiaj to trudne, wolne, czy jakieś, po prostu poczekaj, aż ty i twój Nord Dream spędzicie trochę więcej czasu na torach jeździeckich w okolicy. Poczuję się jak inne konie. Nie rób sobie jednak nadziei. Bobcats nie są do pobicia. Jeśli mimo wszystko chcesz spróbować, możesz... ale tylko raz dziennie. Nie chcemy, żeby nowe takie jak ty bez potrzeby bałaganiły nam na naszym torze. Okej. Okay. Dobra, pojedziemy sobie jeszcze raz, żeby zrobić od razu ten wyścig.
Tutaj mi się mocno ten poziom wbił. 17 poziom. Tak daleko, tak daleko. Aha, jeszcze została sprawa ze znajomymi. Tak samo jak na poprzednim koncie, myślę, że raczej do znajomych przyjmować nie będę, ze względu na to, że tak czy siak jest to nie w porządku. To konto będzie zupełnie bez znajomych, raczej. Jeśli już, to zaproszę dwie osóbki, które mam na moim tamtym koncie i to będzie wszystko. Nie chcę tutaj robić sobie, wiecie, wielkiego jakiegoś, nie wiem, spamu czy czegokolwiek. Jeszcze się nad tą kwestią zastanowię, ale tak jak mówię, raczej nie będę tutaj przyjmować znajomych, bo nie chcę być nie w porządku. Przyjmę ile tam? 50 można mieć, czy ile i co z resztą? I jakiego masz fajnego konia, koleżanko? O, osobisty rekord, okej. Dobra, to teraz tutaj. Hej, Lovisia, Lovisia. Przeczytałam tak, jak jest tutaj napisane. Lovisa, szukacie Justin. Potrzebuje kogoś nowego do wniesienia gnoju ze stajni. Znajdziesz go na podwórzu. Kimś takim jak ty. O, dostanę kurtkę. Jaką? O, wow, taką zieloną. A mogę tutaj coś kupić? Tak tylko pytam. No nie, nie mogę. A szkoda, dobra. No to lecimy do tego Justina. Dobra, dobra, dobra. Tak ogólnie to trochę mi dziwnie, dlatego że nikt mnie tu nie zna. I tak jest, wiecie. O, wow, nikt cię tu nie zna. Jesteś totalnie taka no name. Lovisa, tu jesteś, szukałem cię. Okej. Miło znów cię widzieć. Mam nadzieję, że wszyscy tutaj byli dla ciebie mili. Nimi za złe Lorraine potrafi. Lorette potrafi być czasem trochę szorstka, ale zyskuje przy bliższym poznaniu, nawet jeśli trudno w to uwierzyć. Zacznijmy od zebrania wszystkich potrzebnych narzędzi. Szczotkę do szczotkowania, kopystkę, no i tak dalej, i tak dalej. Okej. Nie pokazuj mi tego więcej. Wiem, jak się chodzi. Naumiałam się już tego. Chcę to, chcę to, to i to. Tak, to są narzędzia, których będziesz potrzebować. Dobra robota. No i peda, okej. Ale coś tak niezbyt szybko nam to leci jednak. Wówczas będzie smutny i ten, dobra. No ja wiem. No ale już siadłam. Czy ja muszę co zrobić? Musiałam wejść, żeby. No, okej. Czyli mam teraz to sobie tak po prostu zrobić. Dobra. Chyba nie musiałam na niego wsiadać. Okej. Wiecie co? Nie, nie będę tego komentować. Dobra, oporządziliśmy swojego konia. Ja się przebiorę w tą super ekstra zieloną koszulkę. Dobra robota i super. Ach, prawie bym zapomniał. Mój ojciec Tomasz chce cię widzieć. Powiedziałem mu, jak świetnie pracujesz i myślę, że dlatego zwrócił na ciebie uwagę. Chcę zapytać cię o coś naprawdę ważnego. Nie powiedział mi o co, ale mogę poznać w jego oczach, że to coś wyjątkowego. Mój ojciec zazwyczaj pracuje w zachodniej części dziedzińca. A wiem, gdzie jest ojciec mu tej... Jego. Dziękuję ci za tak szybkie przybycie. Sytuacja z panem Campbellem z Ged wymyka się spod kontroli. Potrzebuję twojej pomocy. To jest niepokojące. Ten oślizgły sęp pan Campbell chce nas eksmitować, a stajnie Murland zrównać z ziemią. Właśnie się dowiedziałem, że prawie przekonał Radę Miasta. Jest coraz mniej czasu. Jadę go powstrzymać. Nawet teraz, podczas naszej rozmowy, jego nikczemna ekipa Geo... Detów konfiguruje sprzęty, by móc dokonać szczegółowych pomiarów rozbiórki, które przedstawią ratuszu. Wiem, że ma prawo do tej ziemi, ale potrzebuje więcej czasu na zdobycie dokumentów. Wiem, że mam prawo. Aha. Pomożesz mi uratować stajnię Murland? Musimy opróżnić geodetów pana Campbella, żeby zdobyć trochę czasu. Opróżnić?
Chyba to źle przeczytałam. Wszystko, co musisz zrobić, to wyłączyć ich GPS. Aha, to już wiem. To już wiem, co musimy zrobić. Pozbądź się ich do piątku. O rany, wiecie, ile tutaj mnie czeka roboty z tym kątem? Ja wiem, co pokazuje ten pomarańczowy przycisk. No i co? Będziemy to robić. Tak, ja się tylko zastanawiam, ile PD za to dostaniemy. Czekajcie, nie. Jak to się sprawdza? Jak to się sprawdza? La, 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 120. A brakuje nam do poziomu ile? 445. Mamy. I mamy połowę. No to nie wbijamy na tym zadaniu. Który masz poziom? 11. Dobra, idź stąd. Sio. Kysz, kysz, kysz. Okej, pójdziemy sobie za nim, żeby wiecie. Tam też chyba jest jeden, z tego co pamiętam, ale już naprawdę niewiele pamiętam z tej gry. Dobra, bo on tam idzie do przodu, także ja tutaj przyjdę sobie później. Tutaj jest wolny akurat, to idę. Okej. Tutaj poczekamy i później tam pójdziemy. No i te to będą chyba wszystkie. Idź stąd. Idź stąd, tylko burzę jeden. Tak, tam tylko sobie stoję przy tym takim tam czymś. Kompletnie nie wiem, do czego to służy. Nie przejmuj się mną. Aha, jeszcze. Aha, tu był, ale dobra. Zrobiłam to w innej kolejności i nie musiałam robić ostatniego. Dawaj, dawaj, dawaj. Wspaniałe, wspaniałe, wspaniale, świetna robota. Szczerze doceniam. Ton ich na moment zwolni. Dobra, czekajcie, wyjdę z niego, bo. Co ja mam robić, Lovisa? Pan Campbell naprawdę mnie przyciska z tymi dokumentami. Na pewno bym go powstrzymał, gdybym miał trochę więcej czasu. A może mały, nieszkodliwy sabotaż na budowie? Już wiem, już wiem, już wiem, co trzeba zrobić. Nie to kliknęłam. Właśnie, trzeba pojechać tam, 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 tam. Tam wiecie, wiecie gdzie. A, to jest ten nowy ten. Mustang z tej aplikacji. Bardzo ładny on jest, bardzo mi się podoba. Ciekawe, na jakim serwerze ja jestem. Sama nawet nie wiem. Później posprawdzam. Nie mogę skakać. A, tu mamy też zadania. W ogóle ja jestem ciekawa, dostępne. No, ale będzie coraz lepiej z tymi zadaniami. Nie mogę się doczekać, kiedy naprawdę będę je tutaj robić. Bardzo chcę, naprawdę. Nie wiem czemu. No, ta gra jest jaka jest, ale myślę, że drugi raz jestem w stanie w to zagrać. Czemu by nie? Boję się tej budowy mostu, ona tam jest okropnie nużąca. Ale coś się wykombinuje, czego się nie robi dla swoich widzów, prawda? U niego te podkowy później się wyrabia. Fajnie. Tego konia chciałabym zdążyć kupić, także myślę, że doładuję jeszcze Starcoinsy, żeby, czy w ogóle dam radę tam pojechać. Nie wiem, bym musiała ten poziom naprawdę dość szybko wbijać, ale myślę, że jak przysiądę, to przysiądę już tak konkretnie. Haha, bezcenny. Wydaje mi się, że słyszałem, jak ten głupek krzyczy na swoich robotników aż tutaj. Teraz mam odrobinę więcej czasu. Dokładnie tyle, ile potrzebuję. Już nigdy nie będziemy musieli oglądać tej ohydnej reklamy. Myślę, że wiem, jak powstrzymać pana Campbella. Muszę tylko udowodnić jakoś swoje prawa do tej ziemi. Przeszukałem całe archiwa w biurze, ale nigdzie nie znalazłem dokumentów. Jednak mam pomysł, u kogo mogą być. Nasza stara księgowa. Aha, okej. Znajdź. Dobra, to jedziemy do niej. Ile dostanę za to? Um, 65. No to spoko.
Nie jest aż tak źle. Mam nadzieję, że nie będziecie mieli mi za złe, że ja tak przeklikuję to, no ale znam już tą historię. Myślę na tyle, że nie muszę tego aż tak bardzo czytać. No, tak jak mówię, chyba że wy chcecie, to co innego, ale też powbijam ten poziom poza odcinkiem, bo to by trwało milion odcinków. Możesz dla mnie zrobić tyle, że masz mi znaleźć te papiery. Znajdź starego pana Jaspera. A, wiem, gdzie on jest. Ojej, dobra, zaraz będzie trzeci poziom. Jest! Trzeci poziom. Nie jest to aż tak daleko. No, będzie ciekawie. I teraz ja będę się zastanawiać, jakiego by tu konia kupić jako pierwszego. I tak myślę, że wygra Fryz albo ten właśnie dziki jorweski, dlatego że one się nie pojawiają. I być może właśnie na tym koncie kupię tego zielonego. Pasowałby mi na razie do kurtki. Tylko nie wiem, od którego on jest poziomu. Zapomniałam. Cześć. Dobrze, że mnie znalazłaś, a teraz możesz znów mnie zostawić. Och, jaki przyjemny i sympatyczny. Ba, co mnie to obchodzi? Czy stajnie Murlan zostaną zrównane z ziemią? Te nędzne miejsce przyczyniło się do śmierci mojej córki. Przeklinam dzień, w którym moja słodka Katriny poznała tego węża Tomasa. Nienawidziłem Murland przez większą część ostatnich 20 lat. Jak myślisz, jeśli myślisz, że możesz to zmienić, wpadnij ponownie. A teraz się wynoś. Dobra. Śmiesznie, tak te postacie, wiecie, już ja już wiem, co się będzie działo dalej, to tak jest. Dobra, do tej pani Holdsworth musimy jechać. No i, aha, wbiliśmy już poziom, jej, nawet nie słyszałam tej melodyjki. Ja nie wiem, czy nie mam za cicho. Nie wiem. Tak zostawię. Bo nie słyszałam. A ta melodyjka wbijania poziomu jest taka fajna. To nie do ciebie. Okej. Ona ma już takie coś nowe, a ja nie mam. Też chcę takie coś. Różowe. Hej, Lovisa, przyszłabyś zobaczyć się z moim dziadkiem? Ten zwariowany starzec nienawidzi nas i nic nie sprawi mu większej radości niż stajnia zrównana z ziemią. Nie, nie wiem, jak zmienić zdanie tego zwariowanego starca. Wiem, że moja matka prawdziwie kochała ojca. To, co się stało, było tragedią i nie było w tym złej woli. Nieważne, co mówią inni. O, spójrz, mam te listy. Korespondencja pomiędzy moją matką i ojcem z czasów przed ślubem. Pokazują, jak prawdziwie głęboka była ich miłość. Myślałem, żeby pokazać je Jasperowi, ale nigdy nie miałem na to odwagi. Może ty byś to zrobiła? Proszę, weź te listy i pokaż je Jasperowi. Kochani, dobra, pojedziemy z tym listami. Jeszcze tam z powrotem. Tak się wgrałam jakoś, kurczę. Mam nadzieję, że was nie zanudzam na tym odcinku z pierwszym poziomem. Sami tego chcieliście. Ale dobra. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W praniu wszystko. A to imię w ogóle całe to tak długo losowałam, żeby było coś z Wolf, no i takie się wylosowało, więc od razu wzięłam. Nic tam nie zmieniałam. Tak samo konia. Kilka razy kliknęłam, takie się wylosowało. Jakoś specjalnie na to, do tego nie przywiązywałam wagi. Znów przyjechałaś z kolejną paczką papierów. Cóż, daj mi rzucić na nie okiem. Mają daty. Ależ poznaję ten charakter pisma. Czy to prawda? Są naprawdę pisane przez moją córkę? Kiedy czytałem listy od mojej ukochanej córki, serce mi skruszało. Och, ależ byłem głupi i dumny i kosztowało mnie to mojego wnuka. Mam w zamian dokumenty, które powinien mieć Thomas Murland. Ta szumowina pan Campbell jest hańbą tej wyspy. Oto klucz do skrzynki depozytowej w forcie Pinta. W środku znajdziesz akt własności. Zabierz go i zwróć mi klucz, zanim cokolwiek powiesz Thomasowi. Od teraz zawsze możesz przechodzić przez moje ziemię za darmo. Okej, czyli mogę już ruszyć do Fortu Pinta. No to chodźcie, jeszcze tam pojedziemy. No kurczę, nie, nie mogę. Ten odcinek będzie miał pewnie z 40 albo 50 minut, ale to nic. Kto
ze mną wytrwa, łapka w górę i piszcie w komentarzach. Tak, wytrwałam do samego końca na tych pierwszych poziomach. Ciekawe, ile osób da radę. A, te konie są śliczne. No ale co, fajnie, bo no, chciałam już przeskoczyć, bo tak naprawdę teraz możemy sobie już tutaj pojeździć na live'ach. Jak skończę ten odcinek, to sprawdzę, jaki mam serwer i dam znać na stronie, jaki w danym tygodniu, czy tam w danym miesiącu będzie serwer. Myślę, że raczej polecimy tygodniami. Wiecie, że na przykład w jedną sobotę, czy tam w piątek, czy w niedzielę, tak jak robię live'a, zrobimy sobie na przykład namiotku, inny znowu gdzie indziej i tak dalej, i tak dalej. Tak będziemy zmieniać sobie. Nie, nie. Klucz, proszę. Klucz, proszę. Z Harry'ego Pottera. A, dobra, i co? I już mogę wrócić. A wiecie co? Spróbuję sobie wziąć podwózkę. Trzeba też hajsy zbierać, w ogóle reputację wbijać. No nie, to będzie ciekawe. Aha, tam do tego Jaspera. No to mogłam w sumie wracać pieszo, bo taka sama droga, ale okej. Ej, nie wzięło mi za podwózkę. Za podwózkę chyba nie bierze, co? Mogę skakać. Zapomniałam, na którym poziomie się to odblokowuje. Na piątym albo na szóstym. Właśnie skoki. Oto stare dokumenty, których potrzebuje Thomas. Ten akt jest dowodem na to, że jest prawowitym właścicielem stajni Murland. A mój klucz? Dziękuję ci bardzo. Stare dokumenty, stary głupiec. Kochani, myślę, że to by było na tyle. Ja resztę zrobię już tutaj w samotności. Powbijam troszeczkę poziomu. Na grupę też wstawię, albo na grupę, albo na stronę Atakama, na którą zapraszam, wstawię zdjęcia, jak wyglądam, że tak powiem, już po tych wszystkich zabiegach kosmetycznych, które zamierzam przeprowadzić. I oczywiście jak tam z ubiorem. A co, będę się żegnać. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że jesteście zadowoleni, że zrobiłam takie konto, że będziemy mogli razem sobie live'ować na każdym serwerze. Ja wam życzę miłego dnia, bo pewnie jak oglądacie, to jest jeszcze dość wcześnie. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. Do następnego. Trzymajcie się i cześć!